Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Wracamy do Grodziska, gdzie trwa modernizacja moi drodzy. Podejrzyjmy sobie produkcję, jak nam się udało. Czego nam brakuje? Płaszcze futrzane nie idą, dobra. Trzeba więcej futerek, rozumiem, okej. Okay. Rozumiem konieczność jaka z tego wynika. Mamy tu zapasy, moi drodzy, nawet duże zapasy ropy. Bardzo duże, mam wielki przyrost, nadal więcej produkujemy niż używam, więc myślę, że moi drodzy, więcej będzie to po prostu pojawią się traktory na polach, już nie tylko boost, jaki wynika z produkcji. Z produkcji, moi drodzy. Zwiększone dzięki specjalistom, ale też będziemy traktory chcieli prowadzić na ulicę, chciałem powiedzieć, wytoczyć na pola. Zacznijmy od przerobienia właśnie ich. Otwórzmy ich granice na początek, moi drodzy. To jest ważne. Bardzo ważne w kontekście tego, co chcemy zrobić. Otwórzmy granice tych pól na początek. Dobry. Nie powinniśmy się z portem rozłączyć. Nie rozłączyliśmy. Dobra, świetny. Tutaj już naprawiam rzecz. Dobra, to usuńmy. To się da jeszcze poprawić zawsze, na przykład wychodząc tędy. Idąc tu właśnie. Na minimum. Dobra. Usuńmy. Zobaczymy, ile nam się uda podbić produkcję. Na razie na pewno więcej gorzelni. Wiem, że trzeba dostawić, moi drodzy. Co prawda magazyn jest pełny, ale... Ale chcemy handlować. Na pewno ich możemy posiadać więcej i zaraz tak zrobimy. Dobra. Tak. Tu się magazyn chciało wcisnąć jeden. Teraz wróg. Tak. Poza granicami, świetnie. Świetnie, moi drodzy. Niech to sobie sięga. Tak. Jeszcze dwie i to wszystko na razie. Na razie musi wystarczyć. Myślę, że nawet z nadwyżką sporo. I to zdecydowanie, moi drodzy, nadwyżką. Dobra. Sobie poradzimy. Świetnie ze wszystkim. Drogę brukowaną. Dobra, kolejną fabrykę maszyn do szycia zatem. Maszyn do szycia, moi drodzy, potrzebujemy więcej. Elektryczność pomoże oczywiście. Nie tylko elektryczność, ale nasi specjaliści przede wszystkim. Niech działa. Potrzebujemy więcej futer. Zaraz je zmieścimy, moi drodzy. Na razie zacznijmy od tego, ile mam przyrost, ile jesteśmy w stanie produkować wszystkie. Jeżeli mamy naprawdę ogromną nadprodukcję zboża na przykład, to ja chciałbym to zamienić na coś innego. Popyt 25, podaż 25, popyt 16. No jest taka mała konsumpcja, więc myślę, że tu też się pojawią traktory, moi drodzy, żeby zwiększyć wydajność po prostu na pola. Mamy taką możliwość. Ale stację paliwową, aha, właśnie, dopiero od 500 inżynierów możemy posiadać. Okej, więc to jest rozwiązanie, które sobie zachowamy już na następną instancję gry, moi drodzy. Zajmiemy się łodzią fabryczną także w tym odcinku, mam nadzieję. Doprowadzimy ją do stanu, na jakim nam zależy. Spróbujmy zwiększyć ilość robotników i połączyć piersami, moi drodzy, nasze właśnie. Przenosić siłę roboczą między naszymi wyspami. Potrzebujemy do tego postawić piers. Powiedzmy, że tu. Dobra, czy będziemy połączeni z pulą ogólną? Potrzebowalibyśmy betonu wtedy, właśnie tu. Jest to do osiągnięcia, moi drodzy. Z łatwością, myślę nawet. Powiedzmy, że molo dla pasażerów zbudujemy tutaj wtedy. Tak jest, połączymy je od razu drogą. I dzięki temu siłę roboczą będziemy mogli przenosić swobodnie między wyspami, moi drodzy. Tak zróbmy. Zawieźmy tam troszkę betonu i nie tylko. Okna. Stal tam jest akurat, ale beton. Tak jest. Proszę bardzo. Podpłynąć, zostawić. Przyspieszmy całość oczywiście. Dochody nam spadły mocno. Zaraz to naprawimy, moi drodzy. Za chwilkę to naprawimy. Poczniemy od pól. Pól mamy chyba aż za dużo, więc nie ma tu już potrzeby boostowania. Moi drodzy, nic więcej. Dołożyliśmy panią, która zwiększa jeszcze ilość upraw, więc spróbujmy. Zaraz zobaczymy, jak będzie potrzeba traktorów, to zawsze można dołożyć takowych. Niech będzie, że tak. Oczywiście w drugą stronę te pola skonstruowaliśmy. Proszę mnie dzisiaj nie słuchać, wyjątkowo. O, świetnie, o to walczyłem właśnie. Dobra, świetnie. Teraz to po prostu skopiujemy bezczelnie.
Razem z polami, moi drodzy. Tak jest. Razem z polami. Czy to wystarczy? Zaraz zobaczymy. Teraz ziemniaków mamy bardzo dużo, tak to ładnie i dyplomatycznie ujmę. Przesuńmy całość bliżej, żeby obsłużyć obie farmy. Tak, teraz jestem zadowolony z ich rozmiarów. Może jeszcze jakbyśmy traktory, już nie widzę potrzeby w zasadzie dokładania tych traktorów, naprawdę. Musimy za to zbudować, moi drodzy, chatki łowczych. Zaczyna nam płaszczy ubywać w zatrważającym tempie. Tutaj jeszcze później będzie możliwość przerobienia, ale myślę, że to zrobimy już po prostu, moi drodzy, w Trelawny. Tam się tym zajmiemy. Postawmy sobie więcej chatek łowczych na razie. Dobra. I już to samo, myślę, wystarczy. I podbije nam produkcję. Na tyle, na ile potrzebujemy ją podbić. Tak jest. Dobrze. Oczywiście. Wszystkiego powinno być dość, mam nadzieję. Warunki pracy wam nie odpowiadają bez przesady. Bez przesady. Dobra, zbudujmy molo dla pasażerów. Już powinniśmy móc. Fajnie. Siła robocza połączona z wyspą. Teraz płyniemy z powrotem. Skoro to mamy ogarnięte, moi drodzy, to już jest bardzo dobrze. To już jest bardzo dobrze. Za chwilę zajmiemy się transakcjami w dokach. Niech one sobie lecą, a w międzyczasie będziemy już zakładać, moi drodzy, kolonie. Tak jest. Mamy połączoną siłę roboczą. Teraz mamy dużo robotników, więc moglibyśmy do kolejnych rzemieślników umieścić, ulepszyć cały dystrykt, moi drodzy. Czy wtedy wystarczy robotników? Mam nadzieję, że tak. Zabrakło trochę, ale możemy zawsze ulepszyć ten dystrykt. Cały. Zobaczymy, jak nam to wystarcza i finansowo, i nie tylko, moi drodzy. Niech się wprowadzają gagatki. I tak musimy rozwinąć tutaj dzielnicę, żeby zmieścić wszystko, włącznie z naszymi ambicjami na handel wszystkim, moi drodzy. Dobra, materiały budowlane się gromadzą, świetnie. To jest bardzo dobra wiadomość. Żelnia i browar 100%, nawet chyba za bardzo podbijamy, do 230%, 250% na tekstyliach. Ile nam to zapewnia dochodu, że tak spytam? Ile nam to zapewnia produkcji w kwestii ubrań? 51% jest możliwość, no 36% zapotrzebowania. No to zdecydowanie, moi drodzy, nie ma potrzeby już tutaj więcej stawiać. 4 szwalnie wystarczają w zupełności, jak widzicie, na pobycie zapotrzebowania na całej wyspie. Magazyny ulepszymy oczywiście. Znowu mam 10 tysięcy dochodu i 40 poziom profilu, moi drodzy. To już bardzo dobrze wygląda. Na pewno więcej konserw będziemy potrzebować, tego już jestem pewien. Więc od razu dobudujmy dwie kuchnie tradycyjne. Tak, i jedną fabrykę konserw, bo wiem, że będzie potrzebna, moi drodzy. Świetnie, to możemy sobie przesunąć wtedy. Tak jest. Dobra, oczywiście w płaszcze futrzane powinno wystarczyć, ale zawsze lepiej mieć, niż narzekać, że się nie ma, prawda? Więc damy tu kolejną, moi drodzy, fabryczkę. Tak. A nawet dwie. Dobra, mamy to podłączone. Brakuje rzemieślników, robotników, przepraszam. Czy już się osiedlają pomału? 13 na 20. Zaraz będą szczęśliwi, mam nadzieję. Niech się wprowadzają, powinno nam wystarczyć. Mamy aż za dużo rzemieślników. Zaraz ich będziemy chcieli oczywiście do inżynierów podciągnąć. Tylko czy teraz produkcja chlebka i wszystkiego nie zwolni za bardzo? Przenieśmy się właściwie do grodziska, moi drodzy, żeby tu podbijać produkcję. Tu już mamy wszystko przygotowane. Mam możliwość pociągnięcia jeszcze prądu dalej, moi drodzy. I dostarczania elektryczności inżynierom już wkrótce. Płaszcze. Ubywa nam płaszczy. Nie, może teraz przybędzie. Zaopatrzenie poprawia się, ale nie dość, ale nie dość. Za mało jest skór, wydaje mi się, nadal. Czy mam rację? Zaraz zobaczymy, moi drodzy. Czy to skór nam brakuje? Zwierzątek. Tak. Aż do 20, mam 5 ledwo. Dobra, okej, musimy kolejny związek zawodowy. Tak, tak, zainwestować. Żeby wydobywać, moi drodzy, futra. To będzie dobre miejsce? Będzie dobre. Tylko jak najwięcej chcemy tych chatek sięgnąć.
teraz. Czyli ja chatki sobie zlokalizuję, a już zresztą sobie poradzimy jakoś. Czy to dalej będzie 100%? Mam nadzieję. To można je bardzo gęsto stawiać w takim razie. Dobrze, bo my potrzebujemy bardzo gęsto je postawić. Tak się składa. I to naprawdę, no dobrze, rozumiem. Aż tak gęsto je można stawiać, to świetnie. Czemu wcześniej nikt nie mówił, że istnieje taka możliwość? Spróbujmy jak najgęściej zatem je ustawić i sobie... Magazyny, to już sobie poradzę z nimi spokojnie, gdzie je ustawić. Naprawdę tak można było od początku? Czemu nikt mi tego nie powiedział, moi drodzy? Mam nadzieję, że teraz to przybustujemy do odpowiedniego poziomu. Po to ja ustawiam te wszystkie właśnie chatki teraz. Już więcej nie, tak? No dobra, pan wielki łowczy, koronny, jeszcze jedna pani tu daje, prawda? Właśnie, pani daje takie opcje, fajne. Okej. Okay. Teraz magazyny, moi drodzy, które obsłużą te wszystkie chatki. Tu nie potrzeba wielkich ulepszeń akurat. Okej, okay, to też nie będzie potrzebne, a może... Zawsze to jeden odciążony magazyn, który wymaga odciążenia, że tak powiem. To już nie będzie potrzebne. To także. I to także. Ani to. Dobra, ale magazyn gdzieś tu sobie dam. Tak, żeby obsługiwał nadal. Dobra, powiedzmy, że tu. Będzie coś z tego? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, moi drodzy. Tu kolejny magazyn by się przydał. To może nawet być inwestycja na przyszłość. Okej, tu jeszcze dwie chatki zawsze można dostawić, moi drodzy. Zobaczymy, ile wyciągniemy teraz z grodziska, dosłownie. Ile jesteśmy w stanie wyciągnąć stąd, z całej naszej produkcji. Trochę tych magazynów, jak widzicie, trzeba się nastawiać, ale to się opłaci, moi drodzy, na dłuższą metę. Zdecydowanie. Tu za długa była ta linia rozbiegowa, także sorry. Tu to już inna rozmowa zupełnie. Okej. Okay. Czy to wystarczy? Musi. Musi, proszę państwa, wystarczyć, bo nie dam rady więcej po prostu wyciągnąć. Dobra, zobaczymy, jak to na produkcję wpłynie. Przyspieszmy całość. Ferasa nie chciałem ostatniego używać do produkcji futer, ale jak będzie trzeba, to tak zrobimy. Nie ma innego wyjścia, moi drodzy. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak już się lasy posadzą. A my się pomalutku przenosimy i nasz wzrok kierujemy na łódź fabryczną, gdzie chcemy zmaksymalizować produkcję materiałów, moi drodzy. Jako, że już siłę roboczą mamy przeniesioną pomiędzy jedną wyspą a drugą, to myślę, że nasze cementownie będzie można skasować i przenieść już tutaj. A na pewno zwiększyć wydobycie w samej kopalni wapienia, bo słabo to wygląda na razie, gdzie jest pan od produkcji. Wszystkie kopalnie i kamieniołomy to na dzień dobry. Podbijmy sobie tu produkcję. Może nie będzie trzeba wielkiej przebudowy tu urządzać, moi drodzy. Może częściowo wystarczy nam. Epidemia? O nie, nie mam szpitala chyba tu niestety. No nie mam. A potrzebuję i to pilnie. Zaczynają się problemy typowe dla Anno, moi drodzy, jak widzicie. Powinniśmy w tej samej konfiguracji mieć szpital, co? Czyli tutaj powinien być jeden. Tak, a drugi tam, moi drodzy. Tak to miało być. Nie umierajcie, proszę. Jeden tu, a drugi tu musimy dać. Nie ma innego wyjścia. Chyba zaczną umierać masowo teraz. Niestety. Już nic na to nie poradzę. Już nie mogę nic na to poradzić. Zaczęli chorować, to nic. Jeszcze zaradzimy temu. Więcej karetek, moi drodzy. Jak tylko ich wyleczą. No szybciej. Panie doktorze, ja umieram. Dobra, teraz powinno wystarczyć. Mam nadzieję. Zaraz zobaczymy. Pokrywa chyba całe miasto. Dobra, szpital pokrywa całe miasto. Świetnie. Teraz sobie poradzą. To mamy ogarnięte chociaż jedno.
Chociaż jedno, moi drodzy. Zaczyna się ilość powiadomień przytłaczająca Wanno. Teraz do wapienia? Nie no, aż tak chyba nie trzeba. Na razie niech nam boostuje prosto z kopalni i obniżymy sobie koszta do zera utrzymania tej kopalni, nie tylko tej. Nie tylko tej, moi drodzy. Brakuje mąki, czyli nie wyrabiają młyny, kochani. Nie wyrabiają młyny, okazuje się, w tej chwili. Trzeba ich dobudować zatem. Świetnie, cieszę się bardzo, bo mi zależało na tym. Sama pani nie wie, jak bardzo. Dobra. Dalej. Tak, zaraz magazyn tu też będzie musiał powstać. Teraz już chyba wystarcza mąki, mam nadzieję. A jak z konsumpcją na tej wyspie, bo to też jest istotne dla mnie. Spotykamy się z naszym demonem, to tylko dwa wynosi, czyli jeszcze możemy eksportować. Piwo 3, ale dostarczamy je non-stop. 3, czekolady, nie potrzebujemy w ogóle. Chleb, świetnie. Nic jeszcze nie przekracza? Nie, dobrze. Moglibyśmy nawet więcej robotników posiąść tym samym, moi drodzy. Jeszcze więcej robotników i mamy taką możliwość, teoretycznie. Tylko szkołę musielibyśmy im zapewnić, prawda? Próbujmy. Jeszcze więcej robotników zatem. To dodatkowy dochód dla nas. I siła robocza, której bardzo będziemy potrzebowali za chwilę. Świetnie. Szkołę im dostawmy, moi drodzy. Mają szkołę, to świetnie. Tutaj natomiast brakuje szkoły. Już ją stawiam. Już ją stawiam. Oto tu. Z tyłu jakieś topole. Pięknie. Dobra, szkoło. Nie ma cegieł. Okej, okay, to się da naprawić, moi drodzy. Da się to naprawić. Bardzo niedługo, mam nadzieję. Cegły, przybywajcie. Tutaj na pełnych obrotach, moi drodzy, po prostu wszystko pracuje. Moglibyśmy z tej gliny produkować beton. Jest taka możliwość. Przeniesienie tej produkcji w całości tu. I obu beton... Tak, i tak zrobimy, moi drodzy. Przeniesiemy tą produkcję dosłownie tam. Niech cały beton tu powstaje. Nie będzie trzeba nic transportować już tym samym. Tylko betonu chyba to no, wymaga, jeśli się nie mylę. Tak? Naprawdę? Fabryka betonu wymaga betonu? Niemożliwe. Nie, niemożliwe. Cegieł, no tak, cegieł, których nie mamy w tej chwili. Już rozumiem. Dobra, całą produkcję, konstrukcję materiałów budowlanych przeniesiemy zatem na wyspę już tam. Weźmy trochę cegieł na pokład. Moi drodzy, okien też, bo tam mniej jest z tego, co pamiętam. Weźmy jeszcze cegieł, na wszelki wypadek, bo się przyda. Wszystko pływa tu wszakże. Cegły na pokład. Jeszcze tego pana specjalistę, co zamienia glinę. Zamiast betonu przetwarza glinę. Jest taki, wiem. Na pewno jest. Jest, właśnie. I ewentualnie właśnie tartaki też nam się przydadzą, moi drodzy. Stolarnia też nam się przyda. Dobra, płyniemy. Zapraszam. Tu jeszcze chcemy pobić produkcję. Tu też by się przydał prąd, ale chyba mamy za mało inżynierów. A nie, nie potrzebujemy przecież inżynierów, tylko robotników, moi drodzy. Musielibyśmy przebudować cały system dostaw tutaj, żeby docierać tutaj z naszą linią kolejową. Jest to realne i osiągalne, myślę. Zacznijmy od rafinerii, która musiała być tu. Raz i dwa. Wtedy mielibyśmy nadprodukcję wręcz, dóbr. To musimy usunąć w całości. Podobnie z domem. Musimy znaleźć inne miejsce dla rybaków. Myślę, że tu. I wtedy linia kolejowa powinna przejść tamtędy, moi drodzy. Bez problemu. Jedna chociaż, co? Chociaż jedna. Trzy. Nie mam wyjścia, muszę tak postawić. Żeby się tylko ścieżki spotkały, co? Jeszcze w dół jeden. Okej. Okej. I co? Teraz tu i wyprowadzić, właśnie wyprowadzić w linię kolejową musimy. Powiedzmy, że dotąd, byleby elektrownia tam stanęła, aż z elektrowni sobie poprowadzimy dalej wszystko, drogami nie tylko. Dobra, można by tu jeszcze wyciągnąć więcej, zgadzam się, zwłaszcza, że mięso chyba nie będzie wyrabiać już w tej chwili, prawda? Jak tam kiełbaski i wszystko? Zobaczmy od początku, moi drodzy. Ryby. Większy popyt niż jesteśmy w stanie sprostać na chwilę obecną. Dostawi się kapitana portu, rozwiąże się ten problem za chwilę. Tak.
Tak samo z Bimbrem i ze wszystkim ma się sprawa, moi drodzy. Jest więcej tu po prostu. Zapotrzebowanie wynosi niż jesteśmy w stanie pokryć na chwilę obecną. Także kapitanat portu koniecznie ląduje tutaj. Żeby nam boostować ryby. I to ląduje pomiędzy nimi. Żeby wszystkie sieknął możliwie, dobra. Sieknie wszystkie. Fajnie. Teraz to połączymy i oczywiście nie tylko to. To usuniemy. To okolimy magazynem i teraz połączymy nabrzeże, tak jest. Dobra. Myślę, że coś z tego będzie, moi drodzy. Wygląda tak jak wygląda, nie jestem zadowolony do końca z tego, ale cóż mam uczynić? Więcej. Damy radę więcej? Troszkę? Jeszcze trochę tylko. Cegły. No tak, cegły wszystko wypływa do, a nie z. Wszystko wywozimy do stolicy póki co. Dobra, okręty ponownie wracają do wspomnianej stolicy. Świetnie. Jak będziemy mieli materiały konstrukcyjne zabezpieczone, moi drodzy, to ruszymy dalej z produkcją. Póki co chcę zwiększyć wydobycie ryb na wyspie. Bo to jest absolutna konieczność, jak Państwo widzieli sami. Sięgamy wszystko. Świetnie. Teraz powinno nam wystarczyć. Połączymy to oczywiście, tak jest, jako w nabrzeże i teraz spokojnie tych ryb powinno nam wystarczyć, tak jak i przedmiotów do ich pokrycia ich produkcji. Nawet jeżeli jeden magazyn nie wystarczy, to zawsze możemy dać tu kolejny. Chyba tak będzie trzeba zrobić. Naprawdę? Dlaczego? A co wam się przestało podobać? Przecież wszystko jest dobrze, ulepszy się tylko to i już, po sprawie. O co ten cały zachód? I harmider, proszę powiedzieć. Dobra, to ryby mamy ogarnięte. Siła robocza przybywa. Tu też nas czeka przebudowa gorzelnic i wszystkich tych systemów, moi drodzy. Chyba, że wystarczy przybustować produkcję, ale wątpię szczerze. Trzeba będzie to wszystko przeprojektować, moi drodzy. Dociągnąć prąd także tutaj. Przenieść farm, uprawy papryki gdzie indziej. Także, no, spore wyzwanie przed nami. Gdzie to wszystko pomieścić przede wszystkim? Gdzie to wszystko pomieścić, moi drodzy? I czy wystarczy nam papryki i innych rzeczy do utrzymania się? Na razie jest ok. Na razie jest ok, to chyba tylko dlatego prosiaczki przetwarzamy. Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, dobra. To nie jest źle. Tutaj wszystkie potrzeby winny być zaspokojone. Z rumem może być gorzej, bo powinniśmy go za mało mieć już w tej chwili. Tak, spada i to bardzo rum, dobra. Czyli będziemy musieli dodać kolejny clipper do, właśnie, do szlaku handlowego, moi drodzy. Rum i bawełna, kolejny statek, który się wabi pelikan, niech tam już płynie od razu po rum, bo nie starczy go w innym przypadku. I zacznie nam dochód bardzo lecieć na łeb, na szyję, a tego byśmy w ogóle nie chcieli. Idąc dalej, moi drodzy, musimy tutaj sobie przeprojektować nieco, parę rzeczy. Na razie tylko miasto się utrzymało. Więc myślę, że tak. Polecam jeszcze dwie piekarnie na wszelki wypadek do puli. Teraz sięgamy wszystko. Dobra, teraz sięgamy wszystko. Plus 70, świetnie. Młyny piekarni. Młyny powinny już wyrabiać w tej chwili. Powinny, moi drodzy. Zboża nam na pewno wystarczy. Co do samego zboża, trzeba będzie to też przeprojektować, moi drodzy, żeby wydajniej, a mniejszym kosztem móc to zrobić. Wtedy papryki upchamy sobie tam wszystkie, tak zróbmy. Papryki stąd wylecą, moi drodzy, całkiem. Papryki stąd wylecą, przeprojektujmy także tu. Dobra. Związek zawodowy przenieśmy tutaj, na razie tu, tak go wrzucam po prostu. To musimy usunąć, przeprojektować od nowa, moi drodzy, razem z ekspertami agrokulturalnymi, którzy już, mam nadzieję, tutaj są. Są, świetnie, ale jeszcze jeden będzie potrzebny, jeszcze jeden, tak jest. Daj od razu jeszcze jednego, tego pana specjalista. Ich tu kilkunastu chyba mamy, właśnie. Od ziemniaków też się przyda w sumie, jeszcze... Piekarnia, nie? Tak, uprawa ziemniaków i chmielu i zboża. Dobra, to wszyscy, których chciałem na razie. Chodź. I wrzuć ich od razu na pokład. Dobra, zaczynamy, moi drodzy, w takim razie.
Tutaj chyba traktorów nie będziemy transportować, bo wystarczy nam do samego chleba. I tak piwo dostarczamy na wyspę, więc do samego chleba możemy od razu usunąć to. Tak, myślę, że tak. I wtedy tutaj ziemniaki się pomieszczą i inne cuda. Zostawimy to pod nasze pola oczywiście, do wszystkie uprawy. Przeprojektujemy drugą wyspę całkiem i wtedy ruszymy dalej dopiero, moi drodzy. Ku przylądkowi Trelawney, a tutaj ustalimy w dokach wymianę. Zobaczymy, ile nam to pozwoli zarobić. To wszystko kasujemy na razie. Tu będzie związek zawodowy stał oczywiście, jak się Państwo domyślacie. W takiej odległości, żeby służył obu naszym lokalizacjom. Dobra, płyną już specjaliści, więc to wszystko nieważne już w tej chwili. To będzie przerobione. To będzie totalnie przerobione pod specjalistów, którzy mam nadzieję nadpłyną w tym stuleciu. Czekam już na nich bardzo i liczę. Jakbyśmy zboostowali jeszcze właśnie. Jakby zboostować. Kiełbaski też stąd wywędrują, gdzie indziej zupełnie. Będziemy je wytwarzać gdzie indziej. Już jesteś, świetnie, w samą porę. Teraz tu czekaj, może płyń po cegły też, bo się przydadzą. Czekaj tu lepiej. Przeskok szybki i już lecimy, moi drodzy, bo zaczynam zboże ubywać w zatrważającym tempie. Pan już jest, teraz pan. I jeszcze pani jest taka wesoła i radosna od upraw ziemniaków. A, ziemniaki to swoją drogą, w innym czasie. To swoją drogą. Ktoś jeszcze kto poprawia, prawda? Jest, na pewno. O, wydajność rzeźnika możemy od razu podbić, bo tu chyba słabo to wygląda. O, i to powinno załatwić sprawę z zwierzątkami. Wydajność plus 50. Ferasa trochę szkoda na pole, prawda? Z drugiej strony rzucać. Może z drugiej strony damy pole ziemniaków i już. I będzie cała filozofia. Może to wystarczy, moi drodzy. Chmielu tu nie potrzebujemy uprawiać. W chmiel dostarczam piwo gotowe. Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak to wygląda. 230 od nowa i jedziemy. No to jedziemy, moi drodzy. Wszystko w trybie od razu budowy. Jak już się to raz zaprojektuję, ciężko jest z tego wyjść później, przyznaję. Teraz ile nam się tego zmieści? To jest pytanie ciekawe. Nie mam żadnej gwarancji, że mi wystarczy miejsca, że nie będę musiał zużyć sporo z tamtej części. A może mniej pól po prostu będziemy potrzebowali. Też tak może być, moi drodzy. I to też nas urządza. I to bardzo. Dobra, 230 raz. Teraz ile 230 się zmieści tutaj drugi raz? O, zgrozo. Dobra, idziemy dalej. Tyle. Następne. Tak, 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 i teraz tu, tu, dobra, tu, tu i dalej idźmy. A tu spokojnie możemy napełnić. Zobaczymy, ile nam się zmieści, moi drodzy. Czy tu jest komplet? Jest, świetnie. Na pewno? Jest, tak, dobra, jest, ok. Idziemy dalej. Pamiętajmy o ilości, jak bardzo jest ona ważna w tej chwili. Tu. Idziemy na maksa, moi drodzy. Na maksa. Dotąd, powiedzmy, bo tu dalej chciałbym, żeby były uprawy czegoś innego. Zobaczymy, ile damy radę zmieścić. Już więcej bym nie chciał chyba i dostawiać nawet. Dobra. Więcej już nie. To musi wystarczyć. Okej. Okay. Średnio jestem zadowolony z tego, jak to wyszło, prawdę mówiąc, ale nie mam wyjścia. Chyba sobie ustalimy inny limit, moi drodzy. To też dużo nie zmieni, prawda? No nie, dużo nie zmieni. A tutaj zobaczcie, ile nam zżera przestrzeni od razu produkcyjnej. To mi się bardzo nie podoba, więc musimy to inaczej zaprojektować. Tak, żeby do... Odtąd już nie było mowy o żadnym innym budynku. Tutaj chyba wystarczy, prawda? Powinno. A czy tak będzie? Nie wiem. Nie mam pojęcia, moi drodzy.
228, jestem to w stanie przeboleć chyba. Tak, to jestem w stanie przeboleć, dobra. I teraz uprawy papryki i ziemniaków, moi drodzy. Chcemy to zmieścić oczywiście. Więc sobie przeniesiemy na początek ziemniaki. Załóżmy je wpierw. Tak, widzę, że tam zamieszki trwają. Niestety. Policja sobie powinna poradzić z nimi. Nie z takimi gagatkami sobie radziła w końcu. Cegieł brakuje znowu. Coś takiego. Dobra. Dowieź tych cegieł, nie? W takim razie. A my zaczniemy tu budowę, bo w końcu nigdy jej nie skończymy, moi drodzy. Zboża winno nam wystarczyć. Myślę, że spokojnie. To powinien być plusik. A jednak nie, minus 5 lecimy, zobaczcie. To jest za mało zboża, okazuje się. Okej, okay, czyli będziemy musieli dwóch związków zawodowych, już rozumiem. Na samo tylko zboże, a dopiero dalej ziemniaki sobie gdzieś zmieścić i znaleźć na to miejsce przede wszystkim. Okej, okay, tu ewentualnie uprawy bydła mogą być, więc to też nam wchodzi pod jakieś ziemniaki, ewentualnie papryki, moi drodzy. Tak to zrobimy, innej opcji nie ma. Przykro mi. Innej opcji nie ma. Po prostu tylko ta. No ja to może iść dookoła już, bez przesady. Takim pedantem nie będę wstawiać tych budynków. Okej, no, nie mam wyjścia w takim razie. Musimy iść dookoła, moi drodzy. Nie ma innej opcji. Dotąd i dalej nie. A ile tego wejdzie? Pojęcia nie mam, moi drodzy. Jak to będzie wyglądać, też nie wiem. Pojęcia nie mam, zaraz zobaczymy. Na razie niech cegły tylko dojdą. Tylko na tym mi zależy na chwilę obecną. Więcej gospodarstw oczywiście. Trzy. Może teraz pokryjemy zapotrzebowanie. Może. Myślę, że tak. Spróbowalibyśmy nie. No dobra, czy tu jeszcze jedno wejdzie? Nie sądzę, więc nic nam to nie da w tej chwili. Nie sądzę, żeby jeszcze jedna weszła. Chyba nie. Nic z tego. Ewentualnie to można poprawić. Ewentualnie można by to poprawić, moi drodzy. Nie zamykać się tu tylko i wyłącznie, ale iść dalej. Którykolwiek to nie jest z budynków. Ten oto. Powiedzmy, że jeszcze dotąd można wyjść. Wtedy może wystarczy. Wtedy może wystarczy. A mnie to irytuje. Dobra, usunięto. Świetnie. Powiedzmy, że dotąd w takim razie. Powiedzmy, że dotąd. Ok. Skończymy to wszystko w tym odcinku, bo to jest bardzo ważne, żeby było zrobione, moi drodzy. Teraz już się musimy zmieścić. Nie ma innej opcji, moi drodzy. Absolutnie musimy się tu zmieścić ze wszystkim. Jeszcze jedno. Byleby jeszcze jedno weszło. Już będę szczęśliwy. Nawet nie musi być na maksimum. Chociaż chciałbym, wiadomo, ale jak nie będzie, to też zrozumiem. Dalej trochę miejsca zostało. No trudno. To nie będzie idealne. Kiedyś się to przerobi. Kogo ja próbuję oszukać? Nie wiem, moi drodzy. Może jednak musimy wyjść poza nawias, dosłownie i przenośnie. Może trzeba wyjść poza nawias właśnie. Tak, żeby się zmieściły dwa, proszę. Tylko o to proszę.
Jedno i dwa. Ja już sobie zobaczę i z przestrzenią dalej poradzę, byleby starczyło miejsca. Na sianko. Daj spokój, Archie. Marudzisz strasznie, przeszkadzasz mi. Marudzisz i przeszkadzasz mi bardzo. Dobra, tak zrobimy. Wejdziemy tam po prostu. Już tu nie będziemy nic przeprojektowywać, moi drodzy. Zostanie tak, jak jest. Naprawdę. Jeszcze powiedz, czy nie starczy na miejsca. No nie starczy na miejsca, o. Ciężko, naprawdę ciężko jest wam. No już zapomniałem, jakie to jest trudne wszystko, to wpasowanie, kombinowanie z produkcją, moi drodzy. Ach, potrzeba więcej miejsca po prostu. Co tu dużo mówić. Musiałem uciąć trochę. Nie ma innej opcji, moi drodzy. Dobra, teraz może się uda. Uwaga. Przeszkadza mi to naprawdę, te powiadomienia. Dobrze, nie ma tych sztucznych inteligencji. Pamiętam, jak to rozpraszało i wybijało mnie z rytmu totalnie, moi drodzy. Ależ byłem wściekły na nich. Jak dobrze ich nie ma, Williego i całej tej ferajny. Nie no, więcej po prostu się nie da już zbudować tu chyba. Jedno gospodarstwo i to wszystko, moi drodzy, bo po prostu nie ma miejsca. Nie czarujmy się. Więcej nie zrobię tego miejsca. Nie, jeszcze dwa wejdą jednak. I wejdą. Tylko z jednego wyjdzie, to już będę szczęśliwy. Niech tylko z tego gospodarstwa zdoła wyjść i już sobie poradzę zresztą. Proszę, niech się zmieści. Już będzie dobrze, okej. Okay. Teraz tu musimy tyle tego zrobić, ile trzeba. Ale ile trzeba, to się dopiero dowiem, jak skończę z tym. Tam już wyszliśmy, więc można to zamknąć w cholerę. Tak, teraz tu mogę część upchać. Świetnie. O, jak dobrze. Dobra, już więcej nie potrzeba. Okej, okay, ogarnęliśmy, moi drodzy, nie do wiary. Ale daliśmy radę. Cegły. Cegieł brak. Cegły przyjmę pilnie. Gdzie jest statek, który miał je przyjąć? A, masz już cegły, świetnie. Popraw tylko magazyn, ja cię bardzo proszę. Tylko popraw magazyn, ja cię bardzo proszę. Okej, okay, mamy to. Powinno wystarczyć. Jak teraz ze zbożem? Powinniśmy spełnić wymagania. Nawet z nadwyżką. Dobra, będzie coś na handel. Świetnie. Teraz papryki, moi drodzy. Przede wszystkim uprawy przeniesiemy bydła. Stąd. Gdzieś tu. To też wylatuje właśnie z hukiem. Ziemniaki. I gorzelnie. Związek zawodowy sobie zachowamy jako taki, bo on się za chwilę przyda, moi drodzy. Ale to wszystko wylatuje stąd. Stary system żegnamy tym samym. Tak, budowy, dobra. Okej. Okay. I tu powinny być ziemniaki właśnie i papryka uprawiane. Zdecydowanie, a cały przemysł węglowy musi powędrować gdzie indziej, moi drodzy. Bo tam się po prostu nie zmieści on. Cały przemysł węglowy wędruje out. Tu też się na niego znajdzie gdzieś miejsce, myślę, spokojne. Właśnie przy dawnych rafineriach. Przy dawnych rafineriach. On tu spokojnie sobie poradzi. Ilości sztuk dwie. Dobra. Tu i tak będzie musiała stanąć straż pożarna, jak wiemy. Tak jest, rafinerię nie tylko. Od razu zaprojektujmy szyby wiertnicze.
Do późniejszej ropy. Dobra, gotowe. Będą troszkę dłuższe te odcinki, ale opłaci nam się to w dłuższym rozbiegu, moi drodzy, obiecuję. Okej, okay, tak zostawimy. Nawet troszkę przesuniemy. Okej, okay, tutaj poprawimy. Bardzo ładne. Tyle do szybu. Okej, okay, straż pożarną też będziemy mieli. Na wypadek, właśnie na wypadek, dosłownie. Tory się podłączy, tu już się sadzi, magazyn zadziała, fajnie. A to możemy wywalić kolejną smolarnię. I tu musimy zmieścić cały przemysł ziemniaczano-paprykowy, moi drodzy. Jest to realne, bardzo prosto powinno być w zasadzie. Nie powinno nas sprawić większych trudności. Na razie wyeksportujmy krowy. 4 potrzebujemy, tak? Potrzebujemy 4 i potrzebujemy to zmieścić w miarę mądrze, obok magazynu. Tutaj się jeszcze być może zmieści pociągnięcie kolejnej właśnie dostawy i tu byśmy mieli traktory. Tam byśmy mieli traktory na ziemniaki na przykład. To by miało więcej sensu moim zdaniem. Bo i prąd na gorzelnię się przyda i na cały przemysł mydlany. Dobra, jestem za, żeby stąd pociągnąć, moi drodzy, całą tą linię kolejową. Na razie zbudujmy obie rafinerie, niech one już pracują. Niech one już pracują, moi drodzy, a my będziemy wtedy się podłączać. Naftoport też oczywiście musi być. On musi stanąć tu. On musi stanąć tu. 15 betonu potrzeba, a wtedy musimy przenieść nieco właśnie na brzeże, na robotników. Naftoport wtedy się tutaj zmieści. I zacnie, moi drodzy. On się tu ładnie zmieści. My sobie wyprowadzimy nitki, oczywiście konieczne. Jakby omijał cegielnię na przykład, właśnie, bo tam i tak nic nie zbudujemy więcej. Omijał cegielnię, ale jednocześnie schodził tu, nie zabierał nam przestrzeni. Dobra, świetnie. Może być? Myślę, że tak. Myślę, że może być. Teraz potrzeba betonu, żeby go zbudować, moi drodzy. Betonu, odrobinkę. Możemy do tej w zasadzie podpłynąć. Pani tutaj oto. Trochę betonu, przerzucamy to i już. Będzie tylko lepiej od tej pory. Beton. Co tam? Dobra, publikuj. Wszystko jest dobrze. Cieszę się wreszcie. Przerzućmy to, zbudujmy to, co się należy i już pomału, moi drodzy, napełniają się znowu magazyny. Beton także zaczniemy przerzucać już wkrótce. Siły robocze nam wystarcza, dochód 11, koła bardzo ładnie. Ja sobie polosuję ferasy w międzyczasie. Oczywiście ich dodam do związków zawodowych, moi drodzy. Dobra. Zapraszamy tutaj. Świetnie. Okej, okay, to się zapowiadało tak łatwo, ale wyszło jak zawsze, moi drodzy. Musimy połączyć się z naftoportem już w tej chwili. To jest ta chwila. Zbudować go w ogóle. Świetnie. Tutaj też wyjdźmy. Podłączmy się do Matrixa. Dobra, teraz jesteśmy połączeni. A, nie ma naftoportu jeszcze, no tak. Teraz dopiero jest. Nie, no przecież jest połączenie. Jest, prawda? Nie do wiary. Takie detale małe, ale jakże upierdliwe. Dobra, teraz już jest połączenie. No chyba tej nitki całej nie potrzebujemy wcale. W sensie tej. Las niech się sadzi, bardzo ładnie. Im szybciej, tym lepiej, bo już przydałoby się w sumie. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że na tym skończymy nasz odcinek. Mamy już drugi naftoport w drugim mieście, na drugiej wyspie. Zaczniemy sobie oczywiście uprawy wbustować także traktorami wkrótce, mam nadzieję. I przeniesiemy produkcję ziemniaków na wszystko to i na wiele więcej. Zapraszam was, moi drodzy, jednak już w kolejnych odcinkach.
A za dzisiejszy nieco dłuższy bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!